Trochę się rozprasza, no trochę tak. No. Wiadomo, że te zawirowania, meandry, tak. A jak dasz sito na przykład, nie gęste, to no. Też spowolni, nie? Przepływ no będzie. Nie, bo jakby ci się spowolni, to ci się napełni zbiornik z góry, no, aż dlaczego? Do momentu, aż kurde przepchnie ci ciśnienie wody. Nie, nie przepchnie sito. No przepchnie, bo tutaj, się spiętrzy się. Zwiększy się przekrój, a zmniejszy prędkość, no. No. No ale to właśnie, przekrój się zwiększy. Prawo ciągłości strun. Przekrój się zwiększy. Co się nazywa? No nie wiem jak się to nazywa, no po prostu. Tak, no niechaj ci będzie. Mechanika płynu. Nie zmienia to faktu, gdzie byłeś? Gdzie byłeś, jak nie zmienia to faktu, że jakby tu było węziej, to by się i rośliny nie otrzymały i by było kurczę szybciej. Jakby było węziej? Jakby było węziej. Mniejszy ten przekrój, no. Przekrój wody. Poprzecznie. Przekrój wody? Jak woda może mieć przekrój w ogóle? No albo tniesz ją, wiesz, w poprzek nurtu i to jest jej... Przekrój, tak? Przekrój. No. A to jak, czym to jest jakaś powierzchnia, przez którą przechodzi jakaś ilość wody. I teraz im masz większą powierzchnię, tym wolniej woda rury. Płynie. No. Jak przekrój rury. Ale to rura to nie rzeka. Proszę? No to... Rura to nie rzeka. Rura otwarta. Ale zasady są te same. Dokładnie. Jak jest przeszkoda, to ci się zamiast, no zwolni się, oczywiście tam trochę się zwolni, ale się rozszerza przede wszystkim, bo jak się nie zwolni, to się robi jakiś taki piękny odwój, albo ładne miejsce na rzece, ale prędkość jest nadal ta sama, tylko się tam dzieje się coś na tej rzece. Ale zwęża się, czy się rozszerza wobec tego? No słuchaj, zależy jak jest ukształtowane koryto. Prędkość spada. Prędkość spada, no. Nie spada, bo jak, no masz, jak masz wąwóz i wpitolisz tam 10 kamieni, no to ci kurczę ta sama prędkość, tylko zaczyna się taki młyn robić, że masz x-y. No. Weź sobie cząsteczkę wody, który trafia na kamień, tak? Czy kamień ją przytrzymuje? Ale to wiesz, to akurat to są te przepływy, wiesz, to masz przepływ laminarny i turbulentny. No w rzekach raczej laminarnego no, rzadko się spada. Tylko cząsteczka czy w takim trafia na... przeszkodę i ona się od niej odbija, jest wyhamowywana. Tak. No. I jak nie ma gdzie, wiesz, uciec, nawet jak na bok, żeby rozszerzyć ten przekrój, no to zaczyna tam turbulentnie płynąć szybciej. Dobrze, ale ta prędkość idzie na bok, no, czyli ta prędkość w dół spada. No. Zasada zachowania. Nie zawsze. Energii na przykład. Energia jest wytracana. No w jakimś tam zakresie jest wytracana. Na toczenie kamienia się przekształca. A jak nawrzucasz dużo kamieni, kolego, to się wyhamujesz i woda się spiętrzy. To zależy do czego, no bo jak ma się spiętrzyć i rozszerzyć, i prędkość to spada, się ten. A jak się nie ma gdzie rozszerzyć, to się kurde robi takie, wiesz, więcej bąbelków. No. Miejsce trudniejsze. Fajda. Na tej lekcji też nie było. Miałem termodynamikę w średniej szkole. O kolego, proszę pana. To słabo, ja miałem mechanikę płynu. To jest takie słynne równanie Naviera-Stokesa. To chyba już na studiach miałeś. Ja miałem na studiach.
No, no to widzisz, no to bo się tam studiowali, to studenci, to wiadomo, że to jest czysta teoria. A ja miałem w technikum, proszę pana, i to musiało działać. Musiało być praktyczne. A w technikum też miałem termodynamikę. A, no widzisz, no. To dobrze, że miałeś, tylko ci na tej lekcji nie było. Nie, tego to jeszcze chodziłem. Ale obecnie sprawdzam. No i wykład skręcony. Co, o czym można rozmawiać, czy, płynąc po rzece? Ale czy woda płynie szybciej, czy wolniej pod górę, czy na dół, ale nie? Ale zaczęło się od tego, że jest zielona i dzięki naszemu wykładowi dalej jest. No to czekaj, bo nie mogę wiosłować i kręcić jednocześnie, więc musisz mi powiedzieć, jeśli kontynuujesz, to ja po prostu przestanę wiosłować, nie? No bo są lądy wymieszane. No. Nie, bo ja zacząłem wiosłować, dlatego przyspieszyłem. Nie woda przyspieszyła, tylko Bogdan odłożył kamerę.